Ojcze, tak nagle, tak szybko, tak wcześnie, a przecież był młodszy od wielu z nas, emerytów. My tu na ziemi myślimy, że być może tam w górze jest bardziej potrzebny. Tu już zrobił wszystko, a nawet więcej niż mógł. Żegnam, tylko trzeba wspomnieć. Trzeba trochę refleksji. Otóż od najmłodszych lat Artur żył sprawami straży pożarnej. Już w szkole podstawowej w Węgrowie, w szkole średniej w Węgrowie, w młodzieżowej drużynie pożarniczej przy ochotniczej straży pożarnej. Więcej czasu poświęcał straży pożarnej, podejrzewam, niż na boisku. Ciągle dla niego sprawa była najważniejsza. Był przyjęty sprawami najbardziej z nas wszystkich. Można by powiedzieć, że tak familiarnie, że był takim zapalonym strażakiem. Po szkole średniej rozpoczął naukę w szkole oficerów pożarnictwa. Po szkole jako praktykant pełnił służby już tutaj w Straży Pożarnej w Siedlcach. Następnie został komendantem powiatowym w Węgrowie. Pracując w Węgrowie, z chwilą tworzenia województwa siedleckiego, został powołany do Komendy Wojewódzkiej w celu utworzenia nowej służby operacyjnej. Z zadania tego wywiązał się znakomicie. W trakcie pracy służby podjął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, którą ukończył, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Kariera jego zawodowa była taka dosyć prosta. Dowódca przy szeregu akcjach gaśniczych czekaliśmy wszyscy, czy Artur jest na miejscu, czy nie ma. Jeśli był na miejscu, była to gwarancja, że akcja pobiegnie prawidłowo, sprawnie, że ten żywioł, jaki jest objęć, zostanie ujarzmiony szybko i załoga w komplecie, co jest bardzo ważne, wróci do strażnicy. Kierował tą służbą twórczo przez wiele lat. Dosłużył się stopnia pułkownika pożarnictwa obecnie w Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera. Odznaczony wieloma medalami, odznaczeniami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, no i chyba najważniejszy dla nas strażaków, Złotym Znakiem Związku Rzeczypospolitej Polskiej. Poświęcał dla swojej ukochanej służby wiele czasu, w tym również i czasu rodzinnego. Miał wyrozumiałą żonę Annę, również funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. Był bardzo ceniony w naszym gronie zawodowców, lubiany przez druhów ochotników, kolegów z rocznika swojej szkoły oficerskiej, wśród komendantów wojewódzkich. Zawsze służył celną radą, pomocą. Był dobrym dowódcą, przy akcjach, wspaniale radził sobie z zaskakującymi czasem sytuacjami. Dowodzi. Jego obecność była właśnie pożądana i wręcz konieczna przy takich akcjach. Sam ciągle doskonalił się. Odbywał praktykę w Straży Pożarnej w Hamburgu. Nawiązał wielką znajomość i stosunki ze strażakami w Szwecji w mieście Alvesta. Alvesta, chyba dobrze wymówiłem. Współpracował tam ze strażakami z Sokołowa Podlaskiego, ze strażakami z Siedlec. Wyrazem jego pasji jest wspomniany już tutaj dzisiaj wielki zbiór hełmów strażackich i odznak z krajów nie tylko europejskich. Była to jego wielka, cenna zdobycz, z którą no, ujawniał, pokazywał między innymi w naszej siedleckiej telewizji. Arturze, byłeś dobrym kolegą, lojalnym, podładnym, życzliwym przełożonym. Pamiętam i Ciebie zawsze z Twoją uśmiechniętą twarzą. Twoje szczere rozmowy, Twoje powiedzenie, masz problem,
Teraz my sami z naszymi problemami, ty już jesteś poza nimi, będzie nam ciebie bardzo brakowało. Tą drogą składam żonie, synom i całej rodzinie słowa wielkiego żalu i ubolewania. Żegnamy ciebie wszyscy, pracownicy i funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlce, komendanci i funkcjonariusze z powiatów, Siedlce, Wejków, Sokołów Podlaskich, Łuków, Mińsk Mazowieckich, Garwoli i Łosicy. Starszy brygadzie Artur Rzepa, spoczywaj w pokoju.